to jest personal GD. Persona. A persona? No to chyba już bardziej wiesz. Persona. Persona tak jakby, GD? No, GD to jest geometriarz, i ta gra. A. Wiem co to jest. AGD. Hehehe. Uschnij jeszcze bardziej w ten 34-stopniowy upał. Kolejna mapa, kolejna mapka od was. Tym razem Pawciu, który już tak naprawdę kolejny raz przysyła mi mapkę. W tym odcinku prawdopodobnie już druga, którą od niego widzicie. Tommy Tower. Tommy Tower o tej mapce napisał, że była to jego pierwsza mapka platformowa, którą przygotował po wyjściu patcha 2.2, więc jest tu trochę chaosu, ale mu się ta mapa bardzo podoba. Ja też z przyjemnością ją sprawdzę. Tak jak sprawdził ją wcześniej, zdaje się, ten duży pan juniorski. Pozdrawiam serdecznie. Pawcio, zobaczmy, jak poszła mapka. Chronologicznie. Z czym mi się to kojarzy? Może Wojownicze Żółwie Ninja, poziom w tym, pływający, chociaż wszystkie te poziomy były bardzo podobne kiedyś, tak jak na przykład w Mega Manie też się pływało bardzo dużo. Oczywiście widzę, że asety są bardzo mocno geometry dashowe. Dobra, bo jak to mówiłem, to jeszcze... What the fuck? Jak to mówiłem, to jeszcze nie zaczęły się zmieniać kolory. Myślałem, że jestem pod wodą. A to jest po prostu techno. Techno świat. Okej. Dużo tu zapisów rozsiałeś. Bardzo to miłe. Ojej, bardzo źle. No, udało się. Za drugim razem, także nieźle. Praktycznie co skok to jest zapis. To jest na razie chyba największy, paradoksalnie dla mnie nawet, minus. Dlatego, że można dosłownie każdego jednego skoku próbować raz za razem. Swoją drogą, niewiele niebezpieczeństwa było w tej ma... Jakie zbliżenia, ja poleciałem gdzieś tam w prawo. Fajnie. Ej, not bad. Bardzo fajna mapa pod kątem właśnie... wykorzystanie tych asetów, żeby zbudować wrażenie niebezpieczeństwa. Dlaczego wrażenie? Bo mimo tego, że było tutaj kilka skoków, które jakby były ryzykowne, że można było faktycznie upaść, to po pierwsze były bardzo gęsto rozsiane checkpointy, a po drugie dużo było takich kolców, które na dobrą sprawę nie stanowiły zagrożenia. Po prostu trzeba było skoczyć, ale można było się nie odważyć i wpaść w kolec po prostu pietrając w trakcie skoku. Także fajna mapa. Nie uważam, że jest paskudna czy coś. Ale na pewno była najprostszym, co graliśmy do tej pory na tych mapach od was, tak mi się wydaje. Taka najmniej złożona była do tej pory. No i jak już zagraliśmy w Tommy Tower 1, to przy okazji Pawciu tworzył kolejne odsłony, tym razem Tommy Tower 2. Czy będzie w tym samym klimacie? Na pewno będzie trudniejsza, już widać po poziomie trudności. Zobaczmy, co prezentuje sobą Tommy Tower 2. Wszystko się trzęsie. Już wiem, że się będę denerwował. Wiecie, że jak wszystko się trzęsie, to mnie to wkurza strasznie. O nie, chodzenie po ścianach. Ostatnio mi to świetnie szło. Czemu w prawo, to w lewo? Ale faktycznie już widzę, że wszystko się lepiej trzyma kupy tutaj. W sensie na dzień dobry jest tutaj więcej pomysłów na to, jak zrobić niektóre rzeczy. I oczywiście jest to, wydaje mi się, forma testu mechaniki trochę. Co mam zrobić? Nie działało mi to przed chwilę. Próbowałem, nie mogłem przytrzymać. Forma testu mechaniki trochę. Ale testu takiego, który działa. Więc spoko, jak najbardziej. No i muzyczka jest teraz dużo bardziej zwracająca uwagę. A to jest fajne, w tej grze to jest ważne, żeby ta muzyka zwracała uwagę, żeby była wyróżniająca się. Bo bardzo łatwo popaść w takie coś, że po prostu muzyka jest tłem. A w Geometry Dashu wydaje mi się, muzyka bardzo często nie jest tłem, tylko jedną z głównych... jednym z głównych aspektów, który nadaje klimat mapie.
I tutaj to się sprawdza bardzo dobrze. Slow mo. Made by Pawciu. Ford juniorski. Fajnie. Szkoda, że... O, tylko jedna z trzech monet. Przykra sprawa. Definitywnie zrobiłeś tutaj progres. To było widać. Dużo więcej tu było rzeczy użytych, ale te rzeczy były dobrze pospinane też. Więc spoko. Mechanika, to chodzenie po ścianach, wykorzystanie więcej niż jednego gameplayu. W sensie, że nie byłem tylko cubem, ale byłem też stateczkiem. Różne przeszkody, które wymagały różnych zdolności. Tak, widać, że jest progres. Fajnie. Widać, że każda następna mapa jest coraz lepsza. A teraz przechodzimy do czegoś chyba krótszego. Gameplay jest pokazany na mniej niż minutę. Mechanika Pawcia. Oczywiście mapka od Cassiego, mapka od Alessiony. Także co? Szybka akcja. Zobaczmy, co to jest. Mechanika Pawcia. Pawcio to też jest swoją drogą jedna z osób, która regularnie na streamie się pojawia. Zresztą widzieliście już jego mapy. Widzimy tutaj style. Nie wiem, czy zauważyliście, poprzednie dwie mapki od Pawcia były podobne. Teraz poprzednia mapka od Cassiego też była w stylu takim typowo czarnoblokowym. Przebijają się tutaj już konkretne style i preferencje moich widzów, jeśli chodzi o tworzenie. Jak nazwać ten typ muzyki? To jest typowe reggae? Dzięki za dedykację. Palmax, Ksedzik, Juniorski, Droździak, Pawciu. Nie wiem, o co chodziło z nazwą mechanika Pawcia. Powinienem pewnie zrozumieć. Nie zrozumiałem. Szybka mapka, szybka robota. Nie wiem, czy dobra, fajna muzyka. Kolejny level i to kolejny level od widza. By Matthew, podobnie jak Skibidi 3, którą już widzieliście, Skibidi 2, one powinny być grane w jakiś sposób w kolejności, natomiast Skibidi 3 została ukończona poprawnie wcześniej, więc zagraliśmy w Skibidi 3, teraz zagramy w Skibidi 2. Level by Matthew we wspomożeniu, z tego co rozumiem, Pawcia. Obu panów już na pewno dobrze znacie, jeśli oglądacie ten kanał. Zapraszamy na Skibidi 2. Na zdrowie! Teleport. Nice. Robotę. Mister Roboto. O, to taka dłuższa sekwencja bez save'a, znaczy dłuższa. To nie jest długa sekwencja. Ale jak na twoje levele, Matthew, to wyjątkowo długa sekwencja bez save'a. Ale to nic złego absolutnie. Uważam, że to fajnie wpływa momentami na poziom trudności. Czemu wy jesteście stateczkami? Mnie zmieniło w robota. A, bo wy złapaliście tutaj, przylecieliście z powrotem, kumam. Dobra, i w dół. I dobra. Okej. I lecimy dalej. O, fajnie to, że można, że trzeba kliknąć, żeby to faktycznie zdziałało. Ale w tę stronę. Wygląda łatwiej. Tam jest coin. Ojej. Ja dorwę coina. Porywam się trochę z motyką na coina, ale trudno. Dorwać coina! Dobra, może jednak nie dorwę coina. Ajajaj, prawie dorwałem coina. Ej, za mocno wcisnąłem tutaj. Kurde molno. Dorwę coina. Dorwę go. Kurde no.
Ten koń się ze mnie śmieje, ja muszę go dorwać. Kurde, no raz byłem tak blisko już. Ha! Dorwałem kojna. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Tak całkiem ciasno bym powiedział. O matko, gdzie góra to dół, dół to góra. Świetnie. O. Dobra, spadek swobodny, znamy. Siu, do góry, do góry. Great. Great, teleport. Jezu, zabrzmiało to jak... Koń się ze mnie śmieje. No słuchajcie, nie wiecie co ja... nie wiem, nie będę mówił takich żartów na wszelki wypadek. Co tam, kocie? Muszę poobserwować. No, daj, widz mi zrobił mapę. To jego robota wszystko. Znaczy ich, bo ich podobno dwóch było. Ja nie w tę stronę. To jest personal GD. Co? A gdzie to jest napisane? Ale kurde, przyznam szczerze, że personal GD u ciebie wysoko się rozwinęło. Persona. A persona. No to chyba już bardziej wiesz. Persona. Persona to tak jakby. GD? No, GD to jest geometriarz i ta gra. Aaa. Wiem co to jest. AGD. Puschnij jeszcze bardziej w ten 34-stopniowy upał. Dobrze, że i tak kupiłem sobie te dwie polówki, żeby nie siedzieć w koszuli, bo bym zdechł na tych streamach. Tak jakoś się już przyzwyczaiłem i zawsze się ubierałem tak w miarę. A i tak w sumie nie widać. Czego nie widać? No, czy masz krótkie, czy długie rękaw? No nie widać. Powinieneś mieć taką koszulkę żonobijkę, to wtedy by było widać, że jesteś wyletniony. Marzę. Żonobijka bardzo do mnie pasuje. I jokejka czerwona, żeby mieć polską flagę na sobie. Co to jest jokejka? Czapka z daszkiem w sensie. A. Oj. Serio? Pan Wilgax powiedział, że zrezygnował z geometrii dasz. No teoretycznie w dzisiejszych czasach bardziej się opłaca mieć jednotorowe raczej kanały, nie? W sensie takie opierające się na pojedynczym, konkretnym kontencie. Szczególnie jeśli, tak jak geometrii dasz, no ten kontent jest dość hermetyczny. Tu są bardzo konkretni ludzie. Jak kanapeczki pakowane na lotnisku. I gdzie dla mnie to jest fajne, bo gramy sobie w te platformówki. Przedstawiłeś mnie tej grze i faktycznie uważam, że fajnie się to zgrywa z tymi starymi grami, które ogrywam na co dzień. No bo po prostu wszystko to jest... level complete. Platformówką. No o tyle widać, że ludzie od Geometrii Dasha niekoniecznie chcą oglądać te stare gry. Tak samo ludzie od starych gier nie chcą oglądać Geometrii Dasha. No także rozumiem. Trudno. Będę robił jedno i drugie. Zobaczymy, jak to się rozwinie w dalszym czasie. A tymczasem Skibidi 2. Dzięki Metsu za mapę. Bardzo fajna, bardzo spokojna. Taka, przyznam szczerze, że dużo spokojniej mi się przechodziło tę mapę niż Skibidi 3. Nie wiem, czy Skibidi 3 miało z zasady już przedstawiać wyższe wyzwanie niż Skibidi 2, czy co. Natomiast Skibidi 2 było dużo bardziej takie komfortowe, przyjemne i dało wyzwanie z coinem. Więc dobrze się bawiłem. A, i oczywiście Pawciu dziękuję. Pawciowi dziękuj. To Pawciowi dziękuję. Pawciu dzięki. No i lecimy dalej. Po raz kolejny wasza mapka. Wasza mapka stworzona przez widza. Ależ i one oczywiście kojarzycie. Cassie kojarzycie.
mechanika Gentlera. Wcześniej mieliśmy mechanikę Pawcia. Pawcio, również mój widz, tym razem mechanika specjalnie pode mnie, z moją nazwą przynajmniej. Mechanika Gentlera by Alesion, let's go! The fuck? O nie, Skibidi Gentler. Ja tu zostaję. Słuchajcie, już stąd nie wychodzę. Okej, okay. Czyli to była mapa stworzona typowo, żeby pokazać aset mnie wkomponowanego w kibel. Wspaniale, Skibidi Gentler żyje. Żyje twardo. Ależ i on, dzięki za ten aset, dzięki za ten żart. Bawiłem się przednio. Super to było. Zaskoczyłeś.